Siemaneczko, ja jestem Pepe, tym witam was w moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie oładzać księżyko, proszę państwa. Obojętnik porzucony, to trzeba go przypieć. Więc co? Jeszcze chciałem na początku pokazać wam, ile udało mi się ukosić kukurydzy. Po poprzednim odcinku robiliśmy kukurydzę, no i suma sumem udało mi się tyle wstrzelić się idealnie z tonarzem. Rozpędziel, ale już powoli wystawiam swoje maszyny, które mają iść do sprzedania. No jest trochę rozpiędol, przepraszam za wyrażenie, ale no jest tak jest, muszę go ogarnąć. Zabraliśmy 101 tysięcy litrów kukurydzy. Jestem w szoku, że tyle nam się udało. Uzima! Nam już tak ładnie się udało to zrobić, ale chyba trzeba wziąć sobie, wejść do jakiegoś ciągnika na szybko. Powiem szczerze, ładnie. Z tego jednego kawałka, to wam pokażę z którego. Już wiecie z którego kawałka, jeśli oglądaliście. Z tego kawałka. Jest kosmicznie duża wydajność. Nie wiem, którego grzyba, ale naprawdę oddało 101 tysięcy litrów. Naprawdę jestem w szoku. Więc to. Teraz siadamy. Case nam odpalamy. Bo nie ma czasu. Jeszcze też nie to będzie zasiać. Dwa odcinki, jak można powiedzieć, na jednym polu będą. Tutaj. Czekajcie, ja sobie wezmę tak. Tylko teraz tak. Mogę dać na nawigację, ale nie będę już pracował. Bo mam możliwość przecież. Case ma nawigację. Albo przesady. I tak, no powiem szczerze, że naprawdę jest byłem w szoku. Tyle się. Udało się tutaj zebrać tej kukurydzy na gospodarstwo. Czekajcie, bo na pokrzykałem wczoraj. Naprawdę duża, duża ilość tego wszystkiego. Myślę, że na rok starczy. Powinno mi starczyć tej kukurydzy w tym roku, podejrzewam, w zupełności. A cały rok. Ale dzisiaj 7 tysięcy na koncie, no 900 zł poszło na rachunki, na jedzenie. Dlatego jest 27 tysięcy. Bo jeśli dzisiaj będzie dobrze, jeszcze będzie nowy nabytek, ale można powiedzieć niezwiązany tak typowo z gospodarstwem. Nie będzie związany z gospodarstwem, tylko bardziej z wygodą. O co mi chodzi pod względem wygody? Chodzi mi o samochód, bo u mnie na gospodarstwie, no, mam powiedzieć w pewnym sensie, no, nie mam żadnego pojazdu, który woziłby dupę. Poza naszymi ciągnikami. No więc dzisiaj będziemy sobie jechać w późniejszym czasie, jeśli zdążę, nie zapomnę. Jeszcze pojedziemy po samochód. A bardziej gościu już sobie jedzie, przeprowadza mi ten samochód. Nagadałem się, więc no wiecie, no powiedziałem, że no kolego nie mam tutaj zbytnio z kim jechać. Mogę tego trochę na żółwia kupuję, na lawecie go przywożą, znaczy inaczej, laweta go przywozi, bo gościu też nie miał z kim przywieźć, ale ma lawetę, no bo to jest odpędna, że jak powiedzieliśmy wszystko moje tutaj rzeczy, jedną gospodarstwem, więc no co, musiałem jakoś tutaj poradzić. A potrzeba samochodu, jakby nie patrzył na gospodarstwo. I ogólnie, jak to się mówi, do kościoła. Jakaś tam fura wyczesana, ale już jakiś tam samochodzik będzie, żeby mógł po prostu nim jeździć. Ogólnie też widzicie, oram troszeczkę inaczej niż zazwyczaj tutaj. Troszeczkę pod kątem, z tego względu, że chcę trochę tą ziemię trochę inaczej obrócić, żeby lepiej to było. Lepsza efektywność później żyzna była. I tak sobie teraz jakoś przemyślałem, żeby właśnie sobie tak to zaorać. A więc no tak teraz trochę pod kątem robię. No bardziej powinien być talerzowany, tutaj talerzować to lepiej to wyglądałoby. Ale też sobie tak było. Wyberowane było tak, ale nie wiadomo, wybrałem to nie talerzówka i wygodnie. Więc tutaj nie łatka trochę być pod kątem, żeby jednak trochę ta. No to nie była
taka sama właśnie cały czas. Sobie można na spokojnie to wszystko ogarnąć. I mówię, niech tak to już mniej więcej będzie ogarnięte tym względem. Samochód niedrogi, 5000, nawet niespełna 5000, bo tam chyba 4600, no taki samochód już z epoki, można powiedzieć. No, ale wiecie, no od drugiego właściciela, od nowości, więc to też będzie fajny samochodzik pod tym względem. No tak myślę, że z 15 minut będziemy sobie tutaj pojechać do 15 minuty i kupimy ten samochodzik, czy przywiozą mi ten samochodzik, mam nadzieję. Będą tak się wbili, że będzie na jakieś 10-15 minut, więc powinno być gites. Wiecie, no bo tak cały czas człowiek inwestuje w samochody, tylko w ciągniki, w maszyny, w ziemię, a na mierze, jak ktoś mówi, do powozu się nie ma. No tak, to było jeszcze raz zadzwonił i przyjechał. Że już się jechał i po prostu nie dawał ktoś. Coś trochę jest uciążliwe, by nie było. Więc postanowiłem kupić pierwsze auto na moją gospę. Aby coś tutaj się też fajnie działo, czekajcie. Ja trochę też miał wygody. No ma, o chuj, GPS nie będę włączał bez sensu. Mogę w początku sobie jeździć na GPS-ie niż teraz. Takie nawet, że to jest była mała. Ok, ma na kierownicy normalnie, jak już tutaj tak ciężko, to idzie to po się wyłoganie, ale mało ważne. Tak będziemy tam jakoś wiedziałem, że zobacz, że to da się odsiąść już z bani, bo tylko o to mi chodzi z kim. Powiem szczerze, że też tego obwodnika poszło, bo cała ta pryzma tutaj co była, poszła właśnie na to pole. Więc się zastanawiam teraz, czy mi starczy obwodnika, chociaż nie. Deki są dość solidne, jak powiem, pod tym względem. I ta mniejsza nowa szopa, ta stara szopa też jest miała taka efektywna pod względem produkcji obwodnika. To tam trochę jeszcze ten obwodnik powinien być. I to jest. Czekajcie. Wracam. I co się stało? Siku zima. Z ościczkiem się skręciło. Dobra. No, na szczęście się odwiesiło. Nie wiem, co się to odwaliło. Po prostu coś tutaj. Coś tutaj nie tendegowało. Tak. Na 7000 na koncie, no to wiecie, no wiem, że na jesieni mam do wykupu pole, ale no, patrząc, jeśli ten oktek jest miały fajny, w danym przede wszystkim. Myślę, że tego kuzy też będzie, w zasadzie, jak kuzy powinien mnie zebrać. Ogólnie był plan taki, że kukurydza miała być tylko odcięta na kieszonkę. To już miało być na kieszonkę, tu miało być na kieszonkę, a tam to miało być na ziarno. Tu. I tu. Miałem trochę uszczypać sobie na kieszonkę. Ale wychodzi na to, że tak fajnie to oddało, że jednak nie potrzebowałem. No chcę jeszcze tam przyżyto zasiać. Przyżyto, może to miałem zasiać. Chyba, że mi się uda jakieś wiosenne, chociaż nie wiem, czy mogę wiosenne zasiać. Też bym chciał spróbować. Zaraz sprawdzimy sobie. Wiem, że to jest realność, itp. itd. Ale jednak też chcę też to wiosenne sprawdzić. Z tego względu, że teraz nie mam pola na żyto. nie, przepraszam, nie na żyto. Pierwsze miałem te dwa kawałki, to właśnie po kupie miały iść na żyto. Niestety tak nie poszło, więc tutaj też będę się pokombinować, co tam będę w ogóle siał w tym roku, bo jak trochę kupa, trzeba trochę pokombinować i poustawiać jakoś mniej więcej, ale wiecie, no jakoś to powoli jakoś to będzie, a chciałem też, że to te wiosenne sprawdzić, czy to by miało jakieś ręce i nogi pod tym względem, czy jednak nie, czy
Trzeba będzie bardziej kombinować. Teraz trochę eksperymentować, tak wszystko na zimę. Porobimy na wiosnę co? Oczywiście soja, kukurydza i owiec. To tylko trzy uprawy. Tak teraz zasiejem to lepsze żyto. Żyto. O zimę. I coś jeszcze? Chyba raczej nie, bo jednak kukurydza troszeczkę poszła innym tokiem. No jednak poszło to dużej ilości. Ten tutaj powiedzmy, takiego kawałka. Trochę mi tutaj te plany poknociło, chociaż też będę sobie myślał. Jeśli nie, to trzymałem tylko te działeczki N2. Jest tylko ogonkę tak zwanego. No i tutaj zasieję sobie wtedy pszenicę. Nie będę jakoś kombinował, no bo to tak, pszenicę mieć, jęczmień, jaja oczywiście i owiec, soja, kukurydza, więc myślę, tak, no jakoś tak trzeba pokombinować. To jest sprzężyto, to mnie sprzężyto, żeby jakoś miało coś fajnego podpić na tych polach. Jeszcze jakieś, no, logunienie sobie zrobić. Ja bym próbował też trochę zebrać. Później myślę, że w przyszłym roku to troszeczkę też będzie inaczej. Po następnych żniwach, które będą, będę trochę bardziej scenował pod kątem większej, mniejszej ilości rozbieżnościowych traw. Kupicie powiedzmy na życie, pszenicy, kukurydzy. Pod tym względem. I oczywiście soi. Takie 3-4 uprawy, takie żeby tylko były. Czyli wziąłem sobie żyto, część żyto, powiedzmy, czy pszenicę, wtedy płotnie myślałem, bo powiedzę i swoje, i odwrotnie. Też i tak jak zdążymy. No bo to też mówię, w zależności będzie, jak to będzie wyglądało pod względem tego. A jeśli no wiecie, powiedzę, ewentualnie jeszcze owiec. Zrobię więcej tonażu, a mniej kombinacji tutaj pod względem. No ale zobaczymy, jak finalnie wszystko wyjdzie. A jeszcze tylko będzie się, mam nadzieję, taką, że ten jeden odcinek z września będzie. Dwa odcinki jeszcze września, to powiem, że same siebie już będą. I proszę Państwa, będziemy przewijać sobie nadzieję, by nam jeździć do października, jeśli pogoda będzie i będzie można wtedy na ziarno wyciąć, jeśli nie, no to dopiero prawdopodobnie w listopadzie będziemy się widzieć, co też Nesto nie chciał, bo im owiec mógł sobie strzelać wtedy na spokojnie zimę, a to będę musiał strzelać w październiku, tak w październiku będę musiał strzelać owiec i wtedy patrzeć, jak to wszystko finalnie powychodzi, tak? I myślę, że takim tokiem będziemy musieli iść, no bo tak, więcej towarów, no bo dlatego też chciałbym też iść w silosy, stawić te silosy, znaczy inaczej zakupić silosy, żeby właśnie mieć po 50 ton silosy, to jest dość taki spory koszt, ale używki jakie towarów kupię, nawet kiedyś oglądałem, znaczy nie wiem, co mi się stało. Może ten lekko z hakiem silos 100 tonowy, nawet znalazłem te 1000, wiadomo, z rozbiórką w zakresie mniejszym montażem i przewóz indywidualny, więc powiedzmy, że za 4-12 tysięcy gdzieś jakiś silos się można wyrywać. Bo nawet to nie wiem, czy taką chyba czy zwykłą lotką takiego silosu się nie przejedzie, mimo to zebranego silosu. Ale już taka 20 to za mała, moim owiec i mam wiecie, na klepisku. Tam już jest trochę inaczej. Może jeszcze jakąś jedną część chyba przestawię i ja się tam na klepisku będę sobie coś tam stał. Bo tam trochę jest możliwości. Tam jest tak trochę tego placu pod tym względem, żeby móc jakoś fajnie ogarnąć. No i wiecie, na tym klepisku mówię, na werbunku. Nie klepisku, na werbunku
właśnie będę chciał jeszcze ewentualnie dosypać trochę zboża. A wiadomo, tam ten tonaż mi tam nie wejdzie. No sprzedawanie też tak bezpośrednio cały czas sprzedawać mi to też. I na ten, jak to się mówi, zimowy odcinek, tak zwany, czyli w sensie ta zimowa sprzedaż fajnie by wyglądała, bo na pewno się coś bym w zimę mógł zrobić, a tak to na przykład czy kaszowóz wymieszać, czy no ale to było błonik. Ja z pyzmowaniem błonika czy coś będzie można też zrobić. Ale przede wszystkim będę mógł sobie załatwiać, uprawić pola, mniej więcej wiadomo, to brzmi abstrakcyjnie, bo ta uprawa zimowa, ale na coś tam będzie można było pokombinować. Tak to niestety trzeba będzie myśleć pod tym kątem, jak to zrobić wszystko trzeba. Dobra. Telefon dzwoni. Widzimy się, jak już samochód będzie, bo za 5 minut będzie gościu samochód. Dobra, w końcu dojechał samochód. No kosztował mi to jednak inny tutaj jeszcze zaletę, bo samochód ten kosztował 4,5 500 zarabę tego jeszcze wziął. Może przyjechał inną nową stronę. Dobra, już chuj tam nie będzie tyle. 5 tysięcy. Seat Leon, jedyneczka. 2001 rok. No już jak już można powiedzieć. 150 koni. Wiecie, no ma parę mankamentu. Chodzi mi bardziej o paliwówkę pewnie, elektryczki. No jednak ktoś w tym samochodzie musi, no wiadomo, w tych pieniądzach. No jednak to jest tylko i wyłącznie samochód. Więc tu się nie ma co dziwić. Ale coś tam zawsze będzie miał jakiś mankament, tak? No ale idziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Wiecie, no jak to się mówi, dupowóz. Musi w końcu być, musiała być na jeszcze chwila. Zobaczymy, że wyciągniemy, można powiedzieć, maksa w tą stronę, a raczej wątpię, inaczej się nie uda tym samochodem. No ale wiecie, no mogę podjechać, cokolwiek już mam wygodę, nie muszę jechać tylko i wyłącznie ciągnikami, no na razie. Hamulce ma dobre, jedynie tylko to ta pompa jakoś mi tak nie daje spokoju. Ale tak ogólnie myślę, że nie będzie już strzałem. Z hakiem jeszcze to będzie. I to pak przyjdzie. Cokolwiek. Powinno być miałe przyzwoicie, można powiedzieć, pod tym względem. Więc moim zdaniem no, nie będzie tak źle. Hamulce ma dobre, wszystko ma dobre. Myślę, że szok nie będzie. No wiadomo, ogólnie model nie patrzy mi się ogólnie na to, to jest wiadomo, a nie też szczęście ma to patrzeć na to wszystko. Ale jakiś mówię, dupowóz już w końcu jest. Będzie można w końcu gdzieś, bo później się da się ulokować. Więc co, myślę, że w dzisiejszym odcinku byłby ten taki gorszy odcinek. Ale niedziela, jeśli będzie czas, to odpocząć, obejrzeć, więc będzie czas. Dzisiejszy odcinek byłby to na tyle, jeśli ktoś nie mówi, to zostawcie w komentarzu, dzięki za oglądanie, dzięki za oglądanie tego odcinka, na razie. Shh.